Przy ulicy Świętego Józefa w Toruniu powstaje Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK z halą do gier zespołowych i pełnowymiarowym basenem. Na terenie zaawansowanej budowy odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego. Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK powstaje na przekazanej uczelni przez miasto działce u zbiegu ulic Świętego Józefa i Świętego Klemensa. Docelowo znajdzie się tam cały kompleks budynków sportowych z halą widowiskowo-sportową, basenami, boiskami, kortami i bieżniami oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek główny jest już na poziomie parteru. Uniwersytet do święta na 65-lecie czekał na spełnienie tego marzenia, aby rozpocząć budowę obiektu sportowego. I to się udało, mówi profesor Andrzej Radzimiński, rektor UMK w Toruniu. Uniwersytet, w tym jego fizyczna przestrzeń, nie powinien być tylko miejscem nauki i pracy. W tym sensie Uniwersyteckie Centrum Sportowe będzie dopełnieniem idei kampusu, łączącego wiele funkcji i wypełniającego wiele potrzeb pracowników i studentów. Co równie ważne, klub studencki czy centrum sportowe służą również osobom niezwiązanym na co dzień z uniwersytetem. Jest to zatem element budowy więzi między uczelnią a miastem. Jestem przekonany, że dla władz miasta ważny jest także fakt, że udało się zagospodarować ten pusty dotąd teren. Otrzymaliśmy go niegdyś od gminy i obiecaliśmy wykorzystać z pożytkiem także dla Torunian. Dziś zaczynamy te obietnice spełniać. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, dzięki którym możemy spotkać się dziś w tym miejscu. Nie byłoby to możliwe bez przychylności Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tu przekazuję swoje podziękowania na ręce pana ministra Grzegorza Karpińskiego. Ale także Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy samorządu kujawsko-pomorskiego z panem marszałkiem Piotrem Całbeckim na czele, a także wszystkim parlamentarzystom, którzy byli zaangażowani w staraniach o fundusze na te inwestycje. W pierwszym etapie powstaje budynek główny, część dydaktyczna, hol główny wraz z zadaszonym patio, hala widowiskowo-sportowa z możliwością montażu stacjonarnej ściany wspinaczkowej. Widziałem plany dotyczące rozbudowy tego obiektu. Dla nas strategiczne będą uniwersyteckie inwestycje. Są więc szanse na dodatkowe pieniądze, zdradza Grzegorz Karpiński, wiceminister sportu. Bardzo chciała być obecna pani minister Joanna Mucha na naszym spotkaniu, ale niestety inne obowiązki zatrzymały ją w Warszawie i stąd pozwolę sobie odczytać list, który skierowała do pana rektora. Szanowny panie rektorze, Toruń, jedno z najstarszych miast w kraju, jest dzisiaj w centrum polskiego sportu. Jesteśmy świadkami niezwykle ważnego wydarzenia w życiu miasta, wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego. Oto na naszych oczach powstaje obiekt, który będzie służył nie tylko mieszkańcom Torunia, ale stanie się dobrem ogólnonarodowym. Zaangażowanie i determinacja, z jaką władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz władze samorządowe przystępują do realizacji tego projektu, zasługują na wielkie uznanie i gratulacje. Przyszłe centrum sportowe z nowoczesną salą gimnastyczną, uniwersalnym boiskiem do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, basenem oraz widownią i zapleczem rekreacyjnym to inwestycja na miarę XXI wieku. W drugim etapie powstanie m.in. boisko do piłki nożnej, piłki ręcznej i koszykówki, 3 korty tenisowe oraz bieżnia. Trochę zazdroszczę nowym pokoleniom, które będą studiować i korzystać z tej infrastruktury, stwierdził marszałek województwa. Spotykamy się na uniwersytecie ostatnio bardzo często, aby wmurowywać albo przecinać wstęgi. No i gratuluję tych wielkich inwestycji, tego wielkiego rozmachu. Udowadniacie państwo, że nie tylko uniwersytet jest tym miejscem, gdzie dokonujecie przenoszenia wartości intelektualnych, duchowych na materialne, ale i odwrotnie. Potraficie radzić sobie z tą rzeczywistością materialną, aby w przyszłości służyła duchowi. Bardzo ważna to umiejętność i za tą synergię, jednocześnie utrzymywanie wciąż bardzo wysokiego poziomu kształcenia na uniwersytecie. Serdecznie dziękuję i gratuluję. Myślę, że no nie jest to niestety koniec. Pan rektor tutaj wytłumaczył, że ciąg dalszy nastąpi.
Są kolejne plany, żeby inwestować w infrastrukturę sportową. Centrum jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, budżetu województwa kujawsko-pomorskiego, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz funduszy własnych UMK. Ma służyć nie tylko studentom i naukowcom, ale także wszystkim mieszkańcom Torunia. Wspominaliśmy tak tutaj trochę z boku przed chwilą, jak to było onegdaj, na początku lat 70., kiedy studiowałem, maleńka salka na Sienkiewicza, bo jeszcze tych sal przy obecnej, przy tam odnowie w sąsiedztwie nie było. I no, dzisiaj to przecież jest niespotykana zmiana, to co tutaj powstanie, potężny sportowy obiekt, jeszcze jeżeli powstaną te obiekty terenowe, a więc boiskowe czy kortowe, to będzie rzeczywiście wielkie przeobrażenie. Zakończenie pierwszego etapu inwestycji jest przewidziane na koniec stycznia przyszłego roku. Wykonawcą w systemie Zaprojektuj i Wybuduj jest firma Mostostal Warszawa. Wartość umowy to blisko 28 milionów złotych. Jesteśmy naprawdę bardzo dumni z tego, że możemy te piękne projekty wykonywać dla Państwa. I myślę, że już niedługo, za niecały rok, spotkamy się tutaj również wtedy, kiedy ten obiekt będzie otwierany. Będziemy go podziwiać i będziemy się cieszyć razem z Państwem, że będzie służył studentom, myślę, nie tylko studentom, ale całemu Toruniowi. Dokonamy wszelkich starań, żeby rzeczywiście wykonać i zrealizować inwestycje z jak najmniejszymi problemami i w doskonałej jakości. W obiekcie znajdzie się kryta pływalnia. Na zapleczu powstanie siłownia, sale fitness, szatnie i sanitariaty. W obiekcie będą odbywać się zajęcia wychowania fizycznego dla studentów oraz zawody sportowe we wszystkich kategoriach. Popołudniami, wolnymi od zajęć dydaktycznych, będzie mógł służyć całej społeczności akademickiej.